Cześć, siemanko, z tej strony Goniasty. Witam was w nowej grze na moim kanale. Gra miała swoją premierę dosyć niedawno, bo żeby wam nie skłamać, poczekajcie, tylko sobie znajdę tego stora. Gra miała swoją premierę 18 kwietnia, blisko miesiąc temu. Dopiero udało mi się ją nagrać. Jest to Minecraft Legend. Na naszą Minecraft legendę, coś takiego. I do końca o czym opowiada ta gra, to przyznam wam szczerze, nie wiem, nawet nie oglądałem filmów z tej gry na YouTubie, więc przechodzę to na świeżo, bez żadnych wcześniejszych sprawdzeń, ustawień, bez czegokolwiek tak naprawdę. I z tego, co mam tutaj podglądowo sobie odpalone, opisują to, że nad ziemią rozprzestrzenia się zepsucie, które wypełzło z netheru za sprawą piglinów, paląc wszystko na swojej drodze. I czy będziemy bohaterem, który ochroni tą łagodną krainą? Przygotuj strategię i zmierz się z piglinami w epickich bitwach, ale uważaj, nie poddadzą się bez walki. Atakuj bazy piglinów za dnia i broń sojuszników po zmierzchu. Eksploruj bujne biomy, pełne skarbów i niebezpieczeństw. Poznaj nowe postacie i odnów więzi ze znanymi ci już mobami. Mając alajów u swojego boku, musisz tylko uratować świat. Tak brzmi opis na Minecraft, na nie Minecraft, tylko na Xbox Game Pass Store. Tymczasem sobie kontynuujmy, wybierzemy sobie zaraz postać. Trochę mi się tu kliknęło przed chwilą, znaczy wcześniej, zanim zacząłem nagrywać. No ciekawe. I mięso z królika. Cała armia piglinów. Akcjo, pomyślunku, chodźcie ze mną. Musimy zobaczyć to raz. Oczko? Czujesz strach, tak samo jak wszyscy. Ale czy... Nie. Jest mi po prostu smutno, że do tego doszło. Zaczynamy? Miał fajny patent na zbudowanie sobie zejścia do kopalni i magazynu w jednym. Witaj, przyjacielu. Nie chcieliśmy cię przestraszyć. Twoja odwaga i kreatywność zainspirowały nas do szukania twojej pomocy. Bo widzisz, jest nasz świat i jest to niebezpieczeństwo, któremu tylko ty możesz zapobiec. Czas nagli.
Czy możesz nam pomóc? Dziękujemy. Wyjdź naprzód, dzielny bohaterze. I dołóż. Trzymajcie brzuch. To zajmie sekundę. Witaj. Obawiam się, że musimy cię owieść. Dobra, czyli mamy tutaj wybór bohatera teraz. Generalnie to, co zauważyłem po cutscence, że strasznie szybko lecą. I tak, gram z włączonym językiem polskim. Jak widzicie napisy, jak mogliście zobaczyć również lektor. Co ciekawe, fajnie, że gra dostała polskiego lektora. Ale jednocześnie bym was prosił, żebyście dali mi znać w komentarzu. Nie wybaczcie. Czy chcecie, żebym grał z polskim lektorem? Czy wolicie, żebym odpalił jednak oryginalny amerykański lektor do kastanek, do słów mówionych, do dialogów, żeby to było w języku jednak angielskim, jeżeli naszym ojczystym polskim? Dajcie mi znać w komentarzu. Jeżeli chcecie, żebym zostawił, napiszcie po prostu zostaw, przypnę do tego serduszko. Jeśli chcecie, żebym zmienił, ok, napiszcie również zmień, też przypnę serduszko, wtedy zostawię lajka, odpiszę wam oczywiście na jedno i na drugie. A tymczasem co? Myślę, że taki postać szkieledziga będzie dosyć ciekawa. Ale ta mi się bardziej jednak podoba. I tutaj mamy do wyboru teraz tryb starcia, żeby grać sobie z innymi graczami. Dobrze, przygody co miesiąc. Zaginione co? A, zaginione legendy i mity. Tu mamy rynek, żeby zdobyć sobie specjalne przedmioty. Okej, okay. I mamy kampanię. Generalnie, tak jak widzieliście, katstąca strasznie szybko te katstęki miały i w pewnych momentach urywały się dialogi. Mam nadzieję, że nie ma tak przy wersji jednak angielskiej dialogów, ale na chwilę obecną, tak jak mówię, zostajemy przy polskim. Dajcie znać w komentarzu, jaki byście chcieli jednak ten język dialogów mówionych. A tymczasem zacznijmy sobie kampanię, bez dalszego czekania. Nowa historia. Kiedy wioska jest taka, możesz usłyszeć rogi inwazji piglinów i zobaczyć sztandary. Może też to być wina tego, że mamy grę na dysku SSD, co trochę też przyspiesza jej wczytywania. Aczkolwiek to widzę, że jednak się trochę dłużej ładuje, niż bym chciał. To jest trochę dziwne. Ale i tak myślę w miarę szybko. Pora golemów, czyli podejrzewam, że to będą golemy. Żelazne. Coś tak dziwnie tutaj skaczą te tła, jak zauważyliście. Cześć! Mam nadzieję, że czujesz się dobrze. Taka podróż zawsze rozstraja. Dziękuję. Przybycie tu wymagało nie lada odwagi. A ja jestem pomyślunkiem. Żałuję, że nie spotykamy się w innych okolicznościach. Ale ten świat jest atakowany i potrzebujemy twojej pomocy. Plugawe stworzenia, znane jako pigliny, wyłoniły się ze swojego ognistego domu i zamierzają podbić te spokój. Potrzebujemy twojej pomocy, aby upewnić się, że tak się nie stanie. Ale nie martw się, nie zostawimy. Od zawsze marzę to powiedzieć. Prezenty! Przedstawiamy! Dzięki właściwej melodii granej na tej lutni, Allajowie będą gromadzić dla ciebie zasoby i bronić ich, oraz budować dla ciebie wszelkie struktury. Spal płomienie stworzenia w tym pojemniku. Płomienie wezwą przyjaciół do walki u twojego boku. Te golemy pomogły nam ukształtować nadziemię. A teraz pomogą ci go obronić. I wreszcie, co nie mniej ważne, to jest sztandar odwagi. Podnieś go wysoko, a ten świat ruszy ci z pomocą. Głód piglinów jest niezaspokojony. Mają już przyczółek w nadziemiu i jeśli nie zostaną powstrzymane, pożrą wszystko. Nie przygotowaliśmy stworzeń naszego świata na ten dzień, ale wierzymy, że ty możesz dlatego to zrobić. Dlatego zwróciliśmy się do ciebie. Jeśli istnieje jakaś nadzieja, to jesteś nią ty. Cześć! Nie mamy zbyt wiele czasu, ale myślę, że wystarczy, aby powiedzieć ci trochę o tych narzędziach. Okej, czyli teraz będzie taki krótki samouczek. W fajnym stylu zrealizowany, już mi się to podoba. Przyjdzie
typowo Minecraftowo. Gdy są w nim pigliny. Im szybciej opanujesz te narzędzia, tym lepiej. Udaj się do akcji, a my zaczniemy. O kurwa, jak to fajnie wygląda. Oho. Biegnij do akcji, wsadem się poruszamy. Spacja, skok, shift. No to sprint, czyli standardowe sterowanie w grach dzisiejszych czasów. Żal, jak to fajnie zachowany, tak jak lubię w Minecrafcie. Świetnie, teraz zabierzmy się do pracy. Nadziemie jest pełne surowców, które możesz wykorzystać w walce z piglinami. I właśnie tu zaczyna się rola live. Zagraj odpowiednią melodię na lutni, a one wszystko zbiorą. Zacznijmy od zagrania melodii zbierania drewna. Ale tu mamy tylko jedno drzewo, więc chyba to o to chodzi. Dobra robota. Udaj się tam, gdzie jest akcja i użyj lutni, aby zebrać trochę kamienia. Dobra robota. Zróbmy to jeszcze raz. Tym razem zagraj melodię do zbierania kamienia. A, czyli mogę sobie kółkiem myszy. Dobra. I najpierw kółko myszy, potem prawy i stawiamy, okej. Okay. Masz już zasoby, których potrzebujesz. To pierwszy krok. Drugi krok to zagranie melodii, która zachęci Allajów do zbudowania tego, czego potrzebujesz. Hej! Zbuduj schody, aby móc tu do mnie wejść. Naciśnij C, aby przejść do paska narzędzi. Dobra. I zbuduj rampę. By otworzyć widok budowania, naciśnij, aby rozpocząć umieszczanie lewy. By zbudować rampę. O kurde. Nie. Tu musimy zrobić. I zrobić... No nie. Pamiętaj, że platforma, którą Allajowie dla ciebie budują, może być również używana jako schody. Wszystko zależy od podejścia. Dobra robota. Mm-hmm. Schody pozwolą ci zaoszczędzić dużo czasu. Użyjesz płomieni stworzenia, aby wezwać przyjaciół do bitwy. Lazuriec utrzyma płonący blask tych płomieni. Wykorzystaj zapasy z tej skrzyni, aby zagrać melodię spawnera. Trzymaj Q, aby otworzyć skrzynię, stojąc w jej pobliżu. Teraz rozpalmy to płomienie. Zagraj melodię spawnera, aby wezwać spotkanych wcześniej golemów. Świetnie! Każdy spawner ma płomienie stworzenia, które wezwał twoich sojuszników. Wezwij ich! Wezwij swoich sojuszników! By spawnować golemy, stąd blisko spawnera. Każdy opos używa jeden płomień stworzenia. Dopiero stawiają pierwsze kroki w bitwie, ale będą się za tobą zbierać. Użyj sztandaru odwagi, aby przyprowadzić do mnie swoich przyjaciół. Mhm. Doskonale. Jeśli chcesz, by golemy przestały za tobą chodzić, użyj sztandaru ponownie, by kazać im przestać. Dobra robota. Proszę bardzo. Za pomocą sztandaru możesz także wysłać swoich przyjaciół w dowolnym kierunku. Wyślij je do akcji. Ale wysyłanie chyba nie do końca działa, tak jakbym myślał. Przyjaciele. Sama myśl o piglinach w źródle przeznaczenia jest okrągła, ale zależy mi trochę akra do przećwiczenia używania sztandaru w walce. Zniszczenia jam, aby zaatakować piglinę mieczem. Mhm. Jamy na drobę piglinów, dobra.
Trochę to wygląda jak te bramy w Isengardzie? Coś takiego? W odpiszeniu bym powiedział? Wiecie, czemu tu stoicie? Już za mną. Teraz wykorzystaj całą zdobytą wiedzę w walce, a pigliny nie będą miały szans. Dobrze, że wszystko już gotowe, bo musimy ruszać. Czyli koniec samouczka, ale był fajny, szybki, przyjemny. Imponujące prezenty, dostaliśmy achievement. Jeszcze raz dziękujemy za uwagę. Jesteśmy zaszczyceni. Będziemy z tobą przez cały czas. O, możemy zombie sobie rekrutować. Zrobić lojalnych i możliwości ich spawnowania, jak fajne. No nie podobały mi się te ekrany ładowania. Coś jest tu nie tak chyba. Witamy w naszym świecie. Chcielibyśmy cię właściwie przedstawić, ale wioska potrzebuje twojej pomocy. Idź do osadników. Masz kompas i mapę. Używaj ich, aby mieć pewność, że idziesz we właściwym kierunku. Mapę to M, okej. Okay. Jesteśmy tutaj w źródle, musimy iść do wioski. Ta wioska jest atakowana. Jeszcze sobie znacznik. Idź do niej. A tymczasem, moi mili, będzie to krótki odcinek wstępowy. Kilka zasobów początkowych, tak zwany, myślę, odcinek zero, szkoleniowy. Jeśli się w miarę fajnie przyjmie, kontynuujemy serię dalej. Myślę, że zaczniemy wtedy serię dalej. Przepraszam za przejęzyczenie. A tymczasem, moi mili, trzymajcie się cieplutko. I mam nadzieję, do zobaczenia w następnych odcinkach. Dajcie mi znać tylko, czy chcecie, żeby one, tak jak powiedziałem, były z polskim lektorem, czy włączycie na angielski lektor, pełnoprawny język angielski, bez oprócz napisów, tak? A tymczasem trzymajcie się ciepło i zachęcam do zostawienia łapki i subika. Bajo!